Jeszcze kilka lat temu Joker Piła zdobywał seryjnie medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a drużyna seniorów przez jeden sezon występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Potem na 10 lat zniknęła ze sportowej mapy Piły. Dziś wstaje z kolan i przystępuje do rozgrywek już w drugiej lidze. Zaczyna więc z wysokiego C. Będziemy mieli w swoim składzie byłych reprezentantów Polski, którzy mają na koncie Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo Świata. Mamy wielu pierwszoligowych zawodników, ogranych wiele sezonów właśnie na poziomie pierwszej ligi. Jest wychowanek piskiego Jokera, który też liznął plus ligi, więc naprawdę ta drużyna będzie bardzo silna. Stąd i ambitne plany zespołu. Drużyna już w pierwszym sezonie chce awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Według nieoficjalnych informacji trenerem Jokera ma być były reprezentant Polski Daniel Pliński, a w składzie znajdzie się m.in. Marcin Wika. Nie udałoby się do Piły ściągnąć tak głośnych nazwisk, gdyby nie wsparcie prywatnego sponsora, ale także pomocy ze strony powiatu pilskiego. Postrzegamy swoją rolę jako samorządowców, przede wszystkim w roli partnera. Po to mamy obiekty sportowe, żeby je udostępniać, oczywiście na korzystnych warunkach, korzystnych dla obu stron. Nasze wsparcie jako powiatu pilskiego, ono oczywiście będzie również finansowe. Nie chciałbym w tym momencie mówić o jakich kwotach. Nie będą to jakieś wielkie kwoty, ale na pewno kwoty zauważalne w budżetach tych klubów. W Pile odradza się również piłka nożna. 5 lat temu powstał klub piłkarski Piła, walczący dziś w Lidze Okręgowej Seniorów i w Lidze Wojewódzkiej Juniorów. Z kolei w tym roku grę w B-klasie zaczyna międzypokoleniowy klub piłkarski Powiat Pilski. Stawiamy przede wszystkim na rozwój młodzieży teraz. Mamy kilku tam chłopaków młodych, bardzo dobrze grających w piłkę, ale i również tych, którzy kiedyś grali w starym MKP. I tak się pomysł narodził i chcemy spróbować. Drużyna zadebiutowała już w Pucharze Polskim na szczeblu okręgowym. Pokonała Iskrę Drugą Szydłowo 7-0. MKP ligowe zmagania rozpocznie 28 sierpnia. Na własnym boisku podejmie koronę Brzeźnica.